Fabryka Przebojów, Zbigniew Wodański! Artysta przez wielkie A! Zapraszamy, Zbigniew Wodański! Jesteśmy przed Pana koncertem. Jakie przeboje dzisiaj będą mogli usłyszeć mieszkańcy tego miasta? No, ja nie wiem, jacy to będą mieszkańcy, bo to chyba same jest młodzież do 16 lat. Ja nie wiem, czy oni cokolwiek znają z moich piosenek, które ja śpiewałem. Jakie to uczucie, kiedy stoi się na scenie i dziesiątki osób zna Pana piosenkę, kojarzy ją i śpiewa razem z Panem? No fajna zabawa, to jest fajna zabawa, tak jest, tworzy się takie porozumienie między... To ja pamiętam, jak ja się strasznie denerwowałem kiedyś przed występami i to mi zostało. Natomiast rzeczywiście publiczność już, to 4 pokolenia mnie słuchają prawie, więc wszędzie jakoś jest... koncert przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Obojętne, czy jest zimno, czy leje, bo akurat mam nie najlepszą aurę dzisiaj. Jest zimna. Strasza Pana ta pogoda? Troszkę mogę się przeziębić, a mam jeszcze inne poważne roboty również, więc troszkę się martwię, bo jest zimnawo. Ale powiedzmy, w światłach może się człowiek rozgrzeje, więc trzeba już, też się trzeba hardować i w różnych warunkach grało się. I parę razy burza przerwała koncert i wszystko trzeba było zwijać. Najgorzej mają chłopaki z aparaturą, ze sceną. To jest robota. W błocie później rano. Stanowczo za mało zarabiają, tak sobie myślę. Ja biorę udział w bardzo wielu tak zwanych projektach, teraz się mówi. To znaczy gramy nieszpory ludźmierskie, gramy jakieś oratoria, dużo jest koncertów takich festiwalowych, festiwal filmowy się zaczyna. Mamy oprawę z płyta, ostatnio nagrana Albo Inaczej, taka do tekstów raperów naszych polskich. Z dzisiejszego wieczoru usłyszymy jakieś nowości? Tak, ale takie, które nie będą za trudne dla ludzi, bo wiadomo, że jest późno, już jest zimno, już są rozbawieni. Już. Trzeba dobierać taki repertuar na tego rodzaju imprezy, właśnie takie plenerowe, żeby nie wymagać od publiczności skupienia, bo też nie ma takiej możliwości, żeby słuchali tekstów, jakichś solówek ciekawych. Chcą się poskakać, pobujać. Szczęścia, pomyślności, podwyżki, przyjaciół, uśmiechu wszystkim życzę i do zobaczenia. Joanna Kozak, zespół Farba. Jesteśmy po zakończonym koncercie podczas Dni Ziemi Sztumskiej. Jak się grało, bo jednak pogoda troszkę mogła pokrzyżować plany i ta publiczność troszeczkę jednak uciekła spod tej sceny. Bardzo fajnie się grało. Faktycznie mieliśmy moment w trakcie numeru, zaczęło nam padać, ale na szczęście jako kolejna piosenka to był pełen słońca dzień, więc szybko odgoniliśmy chmury, no i zagraliśmy do końca już bez deszczu, także bardzo mi się podobała publiczność. Przede wszystkim jestem zachwycona w ogóle poziomem śpiewania, bo bardzo fajnie śpiewali, bardzo fajnie się bawili, także super. Pierwszy raz w Sztumie? Pierwszy raz, o dziwo pierwszy raz. Nie tak daleko mieszkamy, bo jesteśmy z Gdyni, ale Farba pierwszy raz zagrała w Sztumie, tak. Mieliście okazję dzisiaj zwiedzić może troszkę Sztum, zobaczyć
No niestety muszę się przyznać, że nie mieliśmy takiej okazji, bo od razu z trasy przyjechaliśmy tutaj, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, jak tutaj gramy, także mam nadzieję, że Was odwiedzimy jeszcze nie raz. Od niej wszystko się zaczęło, cała nasza historia. Kiedyś napisałam tą piosenkę, no i tak cały czas ją już teraz śpiewam. Z wielką przyjemnością. Chcę tu zostać, mam nadzieję, że z nami zaśpiewacie i że znacie ten numer. Jakie plany zespół Farba ma na najbliższą przyszłość artystyczną? No właśnie, tutaj mogę pokazać, że już niedługo będzie premiera płyty, także serdecznie zapraszam i będzie singiel. Będzie singiel, już mogę zdradzić, że będzie to piosenka balladowa, nawiązująca trochę klimatem do naszego największego hitu Chcę tu zostać. Utwór się nazywa Jesteś ze mną, także ta płytka już niebawem. No i co? Będziemy ją na pewno promować, będziemy jeździć po radiach, będziemy jeździć po miastach, no i mam właśnie nadzieję, że wtedy przyjedziemy tutaj do Sztumu i zagramy na przykład w radio czy w telewizji na żywo. Także to nas czeka, no i koncerty jeszcze za jakiś czas, do października, do końca października gramy, a potem już znowu praca nad nową płytą. Gdzie będzie można Was jeszcze zobaczyć, usłyszeć w najbliższych dniach? Najbliższy koncert to, z tego co wiem, teraz mamy tydzień wolnego, a potem prawdopodobnie 24 albo 5 września zagramy na wielkiej gali Radia Fama w Kielcach, także będzie rozdanie nagród, no i tam właśnie zagramy, mamy nadzieję, że będzie bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich widzów TVP Malbork, także serdeczne pozdrowienia, buziaki od zespołu Farba i do zobaczenia! Bierzemy Was pachurki i zabieramy ze sobą w trasę.